Witajcie! Dzisiaj zrobię pyszną, bardzo łatwą w przygotowaniu surówkę z kalafiora. Surówkę tą można podać jako dodatek do obiadu czy na grilla. Składniki, które będą nam potrzebne, to oczywiście ogórki kiszone, por, koperek, możemy dodać paprykę, sól, pieprz i jogurt. A więc zaczynajmy. Kalafior należy umyć i osuszyć. Następnie kalafior ścieramy na wadzce. Kalafior już przygotowany. Teraz dosypuję odrobinę soli i mieszam. Pozostawiamy tak kalafior. A teraz pokroimy por. I tak przygotowany por dosypujemy do kalafiora. Mieszamy obydwa składniki. I teraz dodamy ogórki kiszone. Dwa takie ogórki. Ja mam ogórki własnej roboty, więc pachną pięknie. Kroimy w kostkę. To są ogórki kiszone. Wkładamy do kalafiora. Następnie dodam ćwiartkę z papryki. Nie chcę też zabić smaku kalafiora. I paprykę też kroimy w kostkę.
Zrobiło nam się kolorowo. Mieszamy tą naszą surówkę. Następnie pokroimy umyty koperek. Posiekamy go. Dodajemy odrobinę pieprzu i wymieszajmy. Prawda, że jest kolorowa? Tak przygotowaną surówkę można jeść w czasie również postu dr Dąbrowskiej. Ale jeśli ktoś nie jest na poście Dąbrowskiej, może do tej surówki dodać jogurt naturalny. I dodajemy 2 łyżki jogurtu naturalnego. Zapraszam do wypróbowania przepisu. Jest naprawdę godny polecenia. Bardzo smaczny, no i piękny, kolorowy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.